Poruszanie się po boisku z piłką jest możliwe tylko przy pomocy kozłowania. Jest to rodzaj odbijania piłki o ziemię przy jednoczesnej kontroli jego siły i kierunku. Popatrzcie, że nie jest to zwykłe odbijanie. W kozłowaniu ważną rolę odgrywa odprowadzanie dłonią piłki puszczonej w kierunku ziemi oraz delikatny kontakt z nią, kiedy po odbiciu wraca do dłoni. Popatrzcie, jak powinno wyglądać prawidłowe ułożenie dłoni przy kozłowaniu. Zwróćcie też uwagę na pozycję zawodnika, ustawienie nóg i ciała. Teraz kilka ćwiczeń, które pomogą Wam w nauczeniu się, jak poprawnie i sprawnie kozłować. Kozłowanie lewą ręką. Kozłowanie lewą ręką nisko. Kozłowanie lewą ręką wysoko. Kozłowanie prawą ręką. Kozłowanie prawą ręką nisko. Kozłowanie prawą ręką wysoko. Kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej, prawa lewa ręka. Kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej, prawa lewa ręka nisko. Kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej, prawa lewa ręka wysoko. Kozłowanie piłki między nogami.